Hildebrand Palace to ostatni tier 1000 dungeon, który wymaga 460 item level. W tym abysalu, tak jak i w poprzednim, nie obejdzie się bez współpracy i wspólnie skoordynowanych ataków. Pierwszy boss to królowa fantomowego legionu. Boss ma kilka obszarowych ataków, które trzeba będzie uniknąć, oraz jedną prostą mechanikę vibe. W trakcie walki królowa ucieknie na środek areny i przywoła lustra o różnych kolorach. Lustra działają jak portale i są połączone między sobą na zasadzie jednakowych kolorów. Po krótkiej chwili na poleci fala ciemności, którą trzeba uniknąć korzystając z tych właśnie luster. Tutaj dwie uwagi, po pierwsze nie trzeba się śpieszyć, najlepiej użyć teleport po tym jak fala będzie już bliżej was, aby mieć pewność, że po teleporcie nie okażecie się dalej na linii ataku fali. Po drugie fioletowy teleport jest pułapką, która przeniesie was na sam środek areny, dlatego unikajcie lustra o tym kolorze albo używajcie z idealnym timingiem. Drugi boss to brelshaza, która zawalczy z wami w dwóch fazach. W pierwszej fazie, kiedy HP bossa spadnie do 14 oraz 6 pasków, teleportuje się ona na środek i uchyli arenę. Na graczy potoczą się wałki, które trzeba będzie unikać. Po krótkiej chwili jeden z graczy zostanie oznaczony, a po 5 sekundach na danego gracza spadnie meteoryt. Zadaniem tego gracza jest pozostać blisko bossa tak, aby ten meteoryt trafił też bossa i przerwał mechanikę. Po tym, jak HP bossa spadnie do zera, przenosimy się na walkę w drugiej fazie. Ta faza będzie znacznie trudniejsza. Poza unikaniem ogromnej ilości różnorodnych ataków i zadawaniem obrażeń, kracze będą musieli pokonać dwie nowe mechaniki z arsenalu brelszy. Pierwsza mechanika to typowy już znany nam stagerczek. Przy 34 oraz 26 paskach życia, Boss otrzyma shielda, którego trzeba zniszczyć. Jeżeli nie zniszczymy tarczy na czas, drużyna będzie zwajpowana. Tutaj od razu dodam, że bez whirlwind granatów i umiejętności z dużym stager demerzem, nie pokonamy tej mechaniki. Druga mechanika będzie wymagać koordynacji. Przy 16 oraz 8 paskach życia jeden z graczy zostanie oznaczony aurą. Reszta graczy będzie świecić podwójnym światłem przed siebie. Gracz z aurą powinien się zatrzymać i umożliwić innym graczom świecenie na niego. Podwójne światła reszty w ciągu 10 sekund zamienią się w linię światła i muszą być nakierowane na gracza z aurą. Jeżeli mechanika będzie wykonana prawidłowo, gracz z aurą zostanie oczyszczony i na jego pozycję spadnie ogromny meteoryt. Dlatego natychmiast po wykonaniu mechaniki wszyscy muszą uciekać z tej pozycji. Jeżeli któryś z graczy nieprawidłowo wykona mechanikę, drużyna będzie zwajpowana. Tutaj warto też dodać, że przy ośmiu paskach gracze zamiast podwójnego światła przed sobą mogą otrzymać okrągłe światło za sobą. W tym przypadku gracze z okrągłym światłem stają plecami do gracza z aurą i świecą na niego tyłem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ostatniego Abyssal tier 1. Liczę na to, że informacje pomogą wam pokonać brzelszazę. Korzystając też z okazji, chciałbym wam wszystkim powiedzieć, że nie warto się obawiać tych dungeonów. Starajcie się uczestniczyć w tej aktywności nie tylko dla nagród, ale też dlatego, że robienie tych dungeonów to świetna zabawa. Nawet jeżeli wydaje się skomplikowane i trudne, to jestem pewien, że po kilku próbach każdy z Was zacznie rozumieć mechaniki i świetnie się bawić. Udanego grindowania, joł! I musimy iść do... do o kurde, no to tyle. Już strollowałeś? To, pana... to nagrałem. Jezu, ludziom co poradnik będą Ej, zostawię to, zostawię ten moment na na, na tym na poradniku.